Zastanawiasz się, jak wysłać pineskę w Google Maps? Oglądaj film do końca. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc, aby wysłać pineskę w Google Maps, mówiąc inaczej, aby wysłać naszą lokalizację dowolnej osobie. Tak, żeby mogła do nas trafić, musimy przede wszystkim uruchomić aplikację mapy w telefonie. Wspomnę, że większość telefonów z systemem Android domyślnie posiada tę aplikację zainstalowaną. Następnie należy palcem na mapie odszukać lokalizację, którą chcemy udostępnić. Bądź jeżeli włączymy GPS w telefonie, to pojawi się nasza lokalizacja. Teraz należy przytrzymać przez chwilę palec na mapie, tak aby pojawiła nam się pineska. Następnie wybieramy poniżej belkę Udostępnij. No i na tym widoku możemy wysłać naszą opineskę dowolnej osobie poprzez wiadomość SMS, Signal czy też inny komunikator, bądź po prostu skopiować właśnie tę opineskę, ten link i wysłać chociażby e-mailem, więc załóżmy, że skopiuję właśnie ten link. No i przejdźmy do Messengera, przez który właśnie wyślę moją opineskę, więc uruchamiam aplikację, wybieram Osobę, do której wyślę właśnie moją pineskę. No, i w tym momencie tutaj wklejam właśnie link, czyli tą pineskę, i wysyłamy. Następnie, osoba, która otrzyma taki link, wystarczy, że w niego kliknie i zostanie właśnie przekierowana na mapie do miejsca, które udostępnia właśnie osoba, która przesłała jej pineskę. Z tego poziomu możemy również wybrać trasę do tego miejsca. Wystarczy kliknąć belkę trasa. No i na tym widoku możemy zdecydować, jaką formą komunikacji się tam dostaniemy, samochodem, komunikacją miejską bądź pieszo. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, napisz komentarz. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy. Cześć!